Jakiś czas temu, półtorej roku temu dokładnie, spotkaliśmy się tutaj z mieszkańcami okolicznych bloków, Jordana, partyzantów i rozmawialiśmy o tym, jak zagospodarować ten duży, zielony teren w centrum miasta. Pomysłów było wiele, bo też są różne oczekiwania i różne potrzeby. Młodsi mieszkańcy, którzy niedawno wprowadzili się do tych bloków za mną z małymi dziećmi, chcieliby więcej atrakcji dla dzieci. Starsi mieszkańcy starszych bloków woleliby więcej ławeczek i miejsc do odpoczynku w spokoju. Udało nam się dojść do kompromisu po tych wszystkich rozmowach tutaj, nawet narysować ten taki wymarzony pomysł na ten duży skwer. No i teraz gmina zgodnie z moją obietnicą przystąpiła, zaprojektowała wszystko, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i tak jak obiecałem, w tegorocznym budżecie wprowadziliśmy to zadanie. Mamy już zabezpieczone pieniądze na realizację i za moment ogłaszamy przetarg. Co się wydarzy tutaj? Powstanie wielofunkcyjne boisko tuż za mną, na bezpiecznej nawierzchni, w takiej klatce z piłkochwytami. Powstaną alejki do spacerów, będzie tutaj blisko 100 ławek nowych, będą leżaki miejskie, oczywiście kosze na śmieci, kosze do segregacji odpadów, kosze na psie odchody, to jest standard. Będzie oświetlenie, będzie monitoring, czyli cały teren będzie objęty miejskim monitoringiem, dzięki czemu będzie bezpiecznie, bo rzeczywiście ten monitoring swoje zadanie spełnia. Powstanie też tutaj wokół tego zielonego placu, bo sam ten zielony plac, na którym teraz stoję, pozostanie niezabudowany. Będzie tu nadal łąka, natomiast wokół tej łąki powstanie 400-metrowa bieżnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 4 metrów. Będzie to miejsce, gdzie będzie można biegać, jeździć na rolkach, aktywnie korzystać z tej dużej miejskiej przestrzeni. Powstaną też takie dwa paleniska, na których będzie można legalnie na przykład spotkać się ze znajomymi, zrobić ziemniaki po sabańsku. Także tego typu rzeczy tutaj chcemy dla mieszkańców zorganizować. W ramach jeszcze projektu mamy taką drugą część na oddzielnym pozwoleniu, to jest ten teren za chrzanowskim ZUS-em, na który ma powstać górka do zjeżdżania na sankach. Zobaczymy, jak nam wyjdzie przetarg na partyzantów Jordana. Jeśli będą jakieś oszczędności tutaj, to od razu zrobimy dwie inwestycje. Jeśli nie wiem, ceny nam na to nie pozwolą, no to w drugim etapie zajmiemy się tym terenem za ZUS-em, który też już jest zaprojektowany. Koncepcja jest, udało się połączyć oczekiwania różnych grup wiekowych, bo tak trzeba to określić, a kiedy szansa na to, że zacznie to wchodzić w życie, czyli realizacji? Bardzo bym chciał rozpocząć tą inwestycję na wiosnę, czyli teraz ogłosimy przetarg. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to wykonawca mógłby wchodzić na plac budowy pewnie w maju. Szacunki co do kosztów można jakoś określić, czy przy dzisiejszych zmianach jest to trudne? No mamy zabezpieczone środki w budżecie, no ale ceny tak naprawdę określi przetarg. Zachęcam wszystkich wykonawców, lokalne firmy i firmy spoza Chrzanowa do składania ofert. Wygra najlepsza.